A to jest nowy odcinek? Nowy odcinek. Zupełnie nowy. To dzień dobry. Dzień dobry. Witamy się dzisiaj z wami z hotelu pięciogwiazdkowego w Świeradowie Zdrój. Hotel się nazywa Elements. Powstał chyba rok albo dwa temu. Nie, dwa albo trzy. Albo cztery. No może. Może pięć tam. No nie wiemy, kiedyś powstał. Ale niedawno. Na Google Mapsie jak się wchodzi i daje się satelitarne zdjęcia, to jest zielona łąka, a na Street View widać, że go budują. Nie jest stary. No i jesteśmy tutaj w restauracji na obiedzie. Chyba jednej z droższych restauracji w całym miasteczku. Jak nie najdroższej. Jak nie najdroższej. Ale nie wiem. No widzieliśmy sobie tutaj różne pozycje. Tak, wyglądamy tak jak wyglądamy, bo byliśmy na nartach i dlatego tak wyglądamy. A musieliśmy się spieszyć, bo nam zaraz kolej zamknął i nie wrócimy do hotelu. Także zapraszamy Was dzisiaj na dania kuchni. Ja mam izerską kuchnię. Sałatka Cezar nie jest kuchnią izerską. Okej, amerykańską i izerską. Tak, a ja mam nie wiadomo kuchnię włoską. Także to jest międzynarodowo. Moi drodzy, jak to bywa w takich ekskluzywnych restauracjach. Fancy. Tak. No ale w takich eleganckich restauracjach dostaliśmy bułka. Poczekajcie. To jest bułka, chleb? To chyba przez nich pieczone, bo takie nie to chleb, nie to bułka. Taki trudno do rozpoznania. I chyba masełko też swojej roboty, bo jakieś takie... Szczypiorkowe albo pietruszkowe. Tak, albo z tym, z czosnkiem niedźwiedzim, bo to taki zielony kolor. Ja bym takie spróbował. Jest też sobie, ale taki ledwo co. Żeby się nie objeść. Jak z niedźwiedzim to zjem, ale jak nie, to nie. Tak. Biorę. Wchodzę w to. O, dobra. Ten chleb wygląda dużo gorzej niż smakuje. Polecam. Teraz ty powiedz. Mi się wydaje, że bardzo dobry. Szkoda, że nie podpieczony, no ale... Fajny, nie? Ostry, słony. Znaczy intrygujący. Masełko. Intrygujący to chyba jest bliżej poprawny, znaczy na plus niż na minus. No. Ale dobrze. Mamy przystaweczkę, moi drodzy. Sałatka Cezar w tym wydaniu wygląda tak. No to co, jest wszystko to, co w Cezarze, czyli jest sałata rzymska, parmezan, kurczak, boczek, grzanki. Wszystko teoretycznie, co jest, co w tym powinno być, to jest. No i ten taki sosik. To jest pieczywo czosnkowe. Nie, to jest grzanka. Ale czosnkowa. Próbowałam. I stwierdzam, że warto sobie ją nałożyć. I co? Powiesz? No bardzo co? Fajna pierś z kurczaka, bo nie jest przesuszona. Ale boczek jest niedobry. Próbowałeś ten boczek? To jest taki boczek do rzucania w ludzi. No. Twardy mocno. To chyba od rana, od śniadania zostało. Chyba z przedwczoraj ze śniadania. No czasami takie są. No poprawna sałatka, no co opowiedzieć. Jak dla mnie trochę mało sosu, nie? Mhm. Mogłoby być więcej. Mogłoby być trochę więcej tego sosu, no. Kolejna odsłona zimowej herbaty. A my wszędzie, gdzie jesteśmy, to pokazujemy Wam zimową herbatę. Bardzo fajna. I miodek. Miodek, cytryna, goździki. Imbir, nie imbir, cynamon, malinki, bardzo dobra. Wiecie, ile kosztuje tutaj ta herbata? Łyżeczka. Chyba nikt by nie zgadł. 28 zł. I na darmo mówiliśmy, że jesteśmy w jednym z najdroższych. Najdroższa herbata w naszym życiu w Polsce. Wzięłam sobie tagliatelle z łososiem, do tego są kapary. Są pomidory z kaparami, suszonymi pomidorami. Ja mam takiego ładnego pstrączeczka. Ale proszę Wam pokazać, jak to? Izerski. Jak to? Ojeju, patrzcie. No jakbym dostała takie coś, to ja już bym tego nie zjadła. Bym tego nie zjadła, bo to jest takie ładne. Naleśniczki. To tak aż się uśmiechają. Z twarożkiem. I to wcale nie jest drogie danie i na to danie możecie przyjść. O ile będzie dobre, a to zaraz Wam powiem, czy będzie dobre. Pstrąg miał być pieczony, smażony, a potem pieczony w piecu. Widzę, że jest taki typowy, z masełkiem, z pietruszką. No. No najgorsze w pstrągach jest to, że tam są ości. Ja dlatego nie lubię. Dużo ości. No. O, ile ości. A za to ma dobre frytki, już widzę, że są dobre. Dobra. No. Jeszcze Wam pokażę. Carbonara.
Jakbyś miał ocenić od 1 do 6, to ile byś dał? 5. Dobrze, zaraz wam powiem, jak to z tymi naleśnikami, a teraz ty coś opowiedz. No, ja na razie wciągnąłem kawałek tego strążka. I co? Trudno powiedzieć po jednym kawałku. Ale czy soczysty? Nieprzesuszony? Przesuszony raczej nie. A nieprzesolony? Czym teraz skórkę? To jest słony dosyć, ale ja lubię takie. Słony, dobrze. Skórka bardzo dobra. Frytki? Frytki pyszne. No. Makaron dobry, bo jest al dente. Nie jest przeciągnięty. 5. Gdzie? 5. Ty? Na ile? Na 6. 5. Średnia 5. Nie jest źle. Cena trochę obniży tą naszą, te nasze zachwyty, ale ogólnie to smakiem jesteśmy zadowoleni, nie? Trochę minus za to, że dość długo czekaliśmy na danie główne, nie? Ja wiem, czy długo dzisiaj na śniadanie chyba dużo czekaliśmy. No jeżeli ktoś nie wziął przystawki, to miał problem, bo trzeba musiał długo wziąć? Czekać. No dobrze, no to Pawełek tutaj ostro tam dziabie, nie widzicie tego, jak on tam dziabie tam. No ościp strągu, wiecie. No niestety, jest, nie? To będziemy tu godzinę siedzieć. No to dobrze, to nie będziemy pokazywać, jakbyś godzinę działał. Nie będziemy pokazywać. Moi drodzy, jak wyglądało już dzisiaj... mało. Tak. Proszę bardzo, tak wygląda... Co to jest? Tiramisu. Tiramisu właśnie, to jest tiramisu i tak będziemy to jeść, a ty masz co? Fondant al chocolat. Fondant al chocolat. Fondant czekoladowy. Z gałką loda i do tego mam taki kwaśny sos, chyba malinowy, i do tego mam taką pokuszoną bez... Normalnie to przypomina talerze Massimo Bottura. Ktoś się chyba naoglądał szefa Bottura, najlepszego szefa włoskiej kuchni, i zrobił czekoladowy. Mocno czekoladowy. Ciepłe i strasznie czekoladowe. Ale w ogóle nie jest alkoholowe. No. Ale dobre. Dobra, to teraz ja muszę spróbować, bo Pawełek mówi, że gorące i niedobre. Wiem, że niedobre, tylko że strasznie słodkie. Ale dobre. A to ja wolę moje czekoladowe. Ja wolę moje. Chyba najlepsze z tego obiadu. Warto było czekać, bo fondanta tutaj musicie czekać między 20 a 25 minut, bo robią go na świeżo. Ale warto było czekać. Jeżeli deser jest zwieńczeniem posiłku, bo to się najdłużej pamięta, no to ta restauracja zostanie w pamięci. Tak, bardzo dobry to było. Chyba deser był najlepszy. Deser był najlepszy, tak. I dobrze, że był na końcu. No. Bo dzięki temu to, co najlepsze, zjedliśmy na końcu. Polecamy. Polecamy, moi drodzy. Tanio nie jest, ale wiecie, na specjalną okazję, albo raz, jak już tu jesteście, to... To warto. To warto. To do zobaczenia, moi drodzy. Już w następnym odcinku niebawem. Pa!